Przede wszystkim to, co trzeba zrobić od zaraz, to mimo wszystko zmienić funkcjonowanie urzędu. Musi on być bliżej obywatela, bliżej petenta, aby przemyślanie nie czuli się obco w tym budynku. Można zorganizować pracę urzędu, można uprościć pewne procedury. To jest konieczne, to jest potrzebne, żeby kontakt obywatel, urząd, urząd prezydenta był bliższy, żeby można było swoje bieżące problemy załatwiać szybko i skutecznie. W tle panoramy miasta widać granice, widać gdzieś w oddali granice z Ukrainą. Chciałbym, aby to nie było jedyne źródło utrzymania dla wielu obywateli, dla wielu mieszkańców naszego miasta, szczególnie ludzi młodych. Nas stać na to, aby w Przemyślu tworzyć nowe miejsca pracy, stać na to, żeby wykorzystać swoją szansę w pozyskiwaniu środków, w tym zwłaszcza środków pomocowych. Musimy wykorzystać swoje 5 minut, jakie daje nam ten budżet Unii do 2013 roku, jak i budżet następny. Jeżeli tą szansę stracimy, bezpowrotnie utracimy szansę na rzeczywisty rozwój naszego miasta. Przemyśl musi na powrót stać się miastem szansą dla ludzi młodych, tych, którzy po zdobyciu wykształcenia będą chcieli tutaj wrócić. To musi być miasto, gdzie będą na nich czekały miejsca pracy. Jeżeli nie będą czekały, to stworzyć trzeba warunki na to, aby oni mieli możliwość tworzenia tych miejsc pracy, żeby mieli możliwość rozwijać swoją twórczą aktywność. To trzeba stworzyć. Takie szanse muszą być. To muszą być tereny na to, żeby można było założyć swoją rodzinę, wybudować dom. To muszą być tereny uzbrojone na to, żeby można było inwestować. To muszą być lokale, nawet i z zasobów gminy. Takie, które będzie można ożywić, w których będzie można prowadzić działalność. To jest szansa dla ludzi młodych i takie cele trzeba podejmować w najbliższej przyszłości. Problemem miasta jest komunikacja. Wszyscy stoimy w korkach, jest ciężko. Są trudności z przejazdem z jednej dzielnicy na drugą. Tą sytuację trzeba zmienić. Obwodnica nie zmieni wszystkiego. Jestem przekonany, że koniecznie dzisiaj jest budowa jeszcze dwóch mostów. Tego mostu w ciągu obwodnicy, ale również i mostu na wysokości osiedla Kmiecie. Dzisiaj trzeba rozwiązać na bieżąco sprawę przejść, w tym również i przejść podziemnych. Musimy rozwiązać sprawę miejsc parkingowych. Dzisiaj nie ma gdzie parkować zarówno mieszkaniec, jak i przede wszystkim turysta. Jeżeli chcemy być miastem, które jest atrakcją dla przybyszów, to musimy znaleźć miejsca parkingowe. Rozwiązaniem w tej formie zabudowy, jaka istnieje u nas, jest przede wszystkim parking podziemny. I tam możemy wygospodarować znaczną ilość miejsc. Taka lokalizacja jest możliwa. Wiemy o takiej lokalizacji. Propozycje, o których mówię, to jednocześnie możliwość znalezienia nowych miejsc pracy. To propozycja dla ludzi młodych, dla ludzi starszych, dla ludzi z doświadczeniem zawodowym. Te rozwiązania, które proponujemy, które ja proponuję jako przyszły prezydent miasta, to właśnie przyszłe miejsca pracy. Sami je zorganizujemy, będziemy mogli tworzyć te miejsca dla wszystkich, którzy będą chcieli czynnie włączyć się w rozwiązywanie problemów miasta. To jest szansa na przyszłość, to jest szansa dla wszystkich, którzy chcą tutaj zostać, którzy chcą tu pracować, którzy chcą razem z nami zakładać swoje rodziny i pozostać w naszym pięknym mieście.